Znamy już pięciu kandydatów, którzy w zbliżających się wyborach samorządowych będą walczyli o fotel prezydenta Trzewa. Niewykluczone, że to nie wszystkie nazwiska, bo kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 26 września. 21 października będziemy wybierali nie tylko radnych do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, ale także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jako pierwszy chęć startu w zbliżających się wyborach. Ogłosił urzędujący 56-letni prezydent Trzewa Mirosław Pobłocki, który pełni tę funkcję od 2010 roku. Wcześniej był na stanowisku zastępcy prezydenta Trzewa Zenona Odyi do spraw gospodarczych. W zbliżających się wyborach Mirosław Pobłocki będzie walczył o trzecią kadencję. Urzędujący włodarz reprezentuje lokalne ugrupowanie Porozumienie na Plus. Kandydaturę 55-letniego Tadeusza Dzwonkowskiego zaproponowała rządząca partia Prawo i sprawiedliwość. Dzwonkowski obecnie pełni funkcję starosty powiatu tczewskiego, a w poprzednich kadencjach był nie tylko radnym powiatowym, ale także członkiem zarządu powiatu tczewskiego. Przez wiele lat uczył historii i pełnił funkcję dyrektora szkoły podstawowej w Lubiszewie i gimnazjum nr 1 w Tczewie. Cztery stowarzyszenia, Inicjatywa Samorządowa, Kociewski Klub Regionalny, Ruch Miejski Tczew odnowa oraz Kociewska Inicjatywa Samorządowa proponują na prezydenta Tczewa 48-letniego Wojciecha Drzeżdżona. W poprzednich latach pełnił on funkcję m.in. dziekana oraz kierownika katedry dydaktyki w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. W latach 90. przewodniczył Radzie do spraw rodziny przy ówcze Wczesnym prezydencie trzewa. Aktualnie pracuje w Instytucie Pedagogiczno-zawodowym, którego jest założycielem. Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej swoją kandydaturę potwierdził 49-letni Zbigniew Urban. W ostatni poniedziałek został on poparty przez wicepremiera Polski Jarosława Gowina, który reprezentuje porozumienie. Poparł go również Marcin Krzywkowski z partii Wolność, który zrezygnował z kandydowania na prezydenta Tczewa. Zbigniew Urban jest tczewskim radnym od trzech kadencji, a w poprzednich wyborach samorządowych walczył o fotel Prezydenta Trzewa. Urban jest członkiem Porozumienia, ale kandyduje z list Komitetu Świadomy Trzew. Jest naczelnikiem Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Trzewie. Po wielu zawirowaniach swojego kandydata na prezydenta Trzewa wyznaczyła Platforma Obywatelska. Początkowo brany pod uwagę był Bartosz Paprot z PO i Bartłomiej Kulas z Komitetu Obrony Demokracji, a ostatnio również Jan Kulas. Ostatecznie zarząd regionu zaproponował kandydaturę Iwony Nicy, która od kilku lat jest członkiem Platformy Obywatelskiej, a od kilkunastu lat działa w życiu publicznym miasta. O fotel prezydenta Tczewa będzie ubiegać się z listy Koalicji Obywatelskiej. Iwona Nica ma 45 lat i na co dzień prowadzi własną firmę. Pierwsza tura wyborów samorządowych została zaplanowana na 21 października. Ewentualna ta druga tura na prezydenta miasta odbędzie się 4 listopada.